Dla wielu widzów Galeria Sztuki Współczesnej to niedostępny bunkier, a przynajmniej wymagający tor przeszkód. Jako instytucja publiczna dbamy, żeby sztuka była dostępna dla wszystkich. Rozpoznajemy i likwidujemy różnego rodzaju bariery. Dla matki z wózkiem czy osoby niepełnosprawnej historyczny gmach może być jak labirynt. Ale wystarczyło dodatkowe wejście i nowa winda, a poruszanie się po budynku stało się dużo łatwiejsze. Instytucje często nie zauważały niektórych odbiorców. My chcemy myśleć o wszystkich. W ramach otwartej zachęty wprowadziliśmy m.in. warsztaty dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną, tłumaczenia migowe, audiodeskrypcje i możliwość doświadczania sztuki przez dotyk. Sens współczesnego dzieła zależy bardzo od jego kontekstów. Bez tej wiedzy wystawy przypominają często oglądanie pojedynczych puzli. Stąd program edukacyjny pokazujący dzieła i wystawy w szerszej perspektywie. Pomaga on zaciekawić sztuką dzieci, przekonać do niej dorosłych i aktywizować seniorów. Sztuka powinna być dostępna dla każdego. To zachęta dla wszystkich.